Dzień dobry, w moim studiu ponownie Joanna Lewandowska-Bieniek. Dzień dobry, cześć Agnieszko. I tym razem z Agatą Budzyń z Homelab. Dzień dobry. Dziewczyny, powiedzcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o powrocie do szkoły oczywiście, no bo mamy początek września i właściwie o tym, jak przygotować to dziecko do szkoły, także pod kątem zdrowotnym. No właśnie, jak przygotować i fizycznie, i emocjonalnie nasze dzieci na powrót do szkoły? Dzieci lubią rutynę. Więc wprowadzajmy taką rutynę, że co wieczór, czy tam po południu przygotowujemy się do tej szkoły, czytamy plan lekcji, przygotowujemy, że dzisiaj jest matematyka i potem polski, na przykład WF, żeby to dziecko wiedziało, z czym ono się spotka na ten drugi dzień. Przygotujmy sobie ubranka, spakujmy plecak, żeby to nie było rano, gonitwa, bo się czegoś zapomniało, bo tu piórnik, bo tu jakieś zeszyty, tylko po prostu przygotujmy się na spokojnie wcześniej, żeby ten ranek był taki spokojny, lightowy, żeby nie wprowadzać takiej atmosfery stresowej, bo to jest nam niepotrzebne. Wzmacniajmy też pozytywy, takie pozytywne aspekty. Nie straszmy tą szkołą. Szkoła jest fajna, tam się spotyka przyjaciół, tam się uczy nowych rzeczy. Chwalmy to dziecko, o jak pięknie napisałaś, bo ty już umiesz literki pisać, a ty już umiesz wiązać buty, tak? Zwłaszcza te pierwszaki, bo dla nich to jest taki szok, że idą zupełnie tak, te dzieci, innego. Które już były w szkole, to już tak mocno się tym może nie przejmują, aczkolwiek chyba powrót do szkoły po takim luzie wakacyjnym zawsze jest stresujący. Jest ciężki, bo jak my idziemy na 2 tygodnie urlopu, to potem też te pierwsze dni są dla nas ciężkie, żeby się w tą rutynę znowu wdrożyć, a dzieci mają 2 miesiące. Nie zapominajmy o tym, więc to jest już w ogóle rozleniwienie. I faktycznie jestem po zebraniu swojego dziecka świeżo i pani mówi, że spokojnie wchodzimy, on jest teraz w 2. klasie, bo one też muszą jakby złapać znowu tą rutynę. No i jeszcze pamiętajmy o tym, odpowiedniej porze snu. Bo to jest właśnie bardzo ważne. Bo tak, wakacje, to i dzieci później chodzą spać i później sobie wstają, a teraz nagle wcześniej muszą wstać i jeszcze niedługo nam się ciemno zrobi, więc to już w ogóle będzie problem, żeby rano je dobudzić, a jednocześnie zachęcić, żeby wcześniej jednak spać się położyły. Tak, i ta rutyna taka, że faktycznie o tej 20, na przykład pierwszej, że jest kolacja, potem się myjemy, potem jakąś książeczkę czytamy, żeby to dziecko miało odpowiednią ilość snu, bo to się będzie przekładało. Mhm. Jeżeli on się położy później, rano musi wstać, to będzie się przekładało na jego aktywność w szkole, że on będzie bardziej marudny, bardziej zestresowany, że będzie bardziej kłótliwy między kolegami, tak? Bo to będzie cały czas drażniło go, to niewyspanie, więc naprawdę bardzo ważny jest sen, bo to też pomaga i zachować zdrowie, i odporność, i generalnie czuć się dobrze, a to dziecko musi czuć się dobrze. No, rodzice, zwłaszcza małych dzieci, dobrze wiedzą, że powrót do szkoły czy do przedszkola bardzo często wiąże się z pójściem na zwolnienie, bo dzieciaki od razu od siebie się zarażają. Jakie choroby najbardziej zagrażają po powrocie do szkoły? Generalnie takie zwykłe przeziębienie, tak? Jakieś wirusy. To jest takie nagromadzenie tych dzieci nagle, bo w wakacje raczej jesteśmy rozproszeni. Tak? Nie ma takiego nagromadzenia, nawet gdzieś idziemy, to jest chwila. Natomiast dzieci jednak przybywają ze sobą. W klasie często są zamknięte okna. Tak, na przerwie stykają się, zwłaszcza te małe dzieci lubią się przytulać, bo dla nich to jest takie naturalne i niestety te wirusy drogą kropelkową łapią szybciej. Często też jest tak zwana grypa żołądkowa, tak? Czyli rota i adenowirusy. Mhm. To jest takie nagromadzenie. A to wszystko wynika tak naprawdę z tego, że też ten układ odpornościowy dzieci jeszcze nie jest do końca wykształcony. My musimy ileś tam razy przechorować, żeby potem złapać tą odporność. I tak samo nauczyciele. Najczęściej w tym wrześniu oni chorują, bo nagle mieli rozluźnienie, daleko byli od tych wszystkich patogenów, a tu nagle jest takie zderzenie, więc oni bardzo często właśnie łapią przeziębienie, jakieś chrypki na początku tego roku, a teraz zwłaszcza, że mamy taką epidemię tak naprawdę i krztuśca, i covida, i mononukleozy, też zwracajmy, jeżeli dziecko nam kaszle, idźmy na badania, żeby faktycznie nie zarażało też innych dzieci. Tak, bo to potem idzie lawinowo. Mhm. Jak już jedno dziecko zachoruje, no to niestety idzie dalej.
Mówisz o odporności, ale właśnie w jaki sposób tę odporność u dzieci wzmacniać? Odporność jest bardzo ważna w przypadku tutaj styczności z wirusami czy bakteriami i ten stan tego układu odpornościowego, który mamy, będzie determinować to, czy będziemy chorować, w jaki sposób będziemy chorować, jak długo. Tutaj w przypadku dzieci ten układ immunologiczny jest jeszcze niedojrzały, on dopiero nabywa tej odporności. W związku z tym, jeśli dziecko pójdzie do szkoły, ma styczność z rówieśnikami, czy to w żłobku, przedszkolu, czy szkole, ma też styczność z tymi patogenami różnymi, więc nabywa wtedy tej odporności poprzez wytworzenie tak zwanej pamięci immunologicznej. Więc jeśli będzie dziecko miało kolejny raz styczność z tym samym patogenem, no to organizm będzie wiedział, jak się bronić. Mhm. I jak się bronić. Paradoksalnie musi zachorować nam dziecko, tak, żeby nabyło tej odporności. Tak, dokładnie. Natomiast na tą odporność wpływa wiele czynników. Głównie nasz tryb życia, czyli to, jak się żywimy, jaką mamy aktywność fizyczną, czy dbamy właśnie o ten sen, odpowiednią regenerację, czy też niwelujemy ten stres, który jest nieodłącznym elementem naszego życia w tym momencie. Mhm. I pamiętajmy jeszcze, że odporność tak naprawdę, o odporność powinniśmy dbać przez cały rok, a nie wtedy, kiedy nasze dziecko zaczyna chorować i dopiero się zastanawiamy, co mamy zrobić. Robić, no bo wtedy może być już tak naprawdę za późno. Czyli jak przez ten rok rodzice mogą zadbać o swoje dzieci, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowań, albo przynajmniej, żeby te choroby przechodziły dzieciaki lżej? Rodzic jest tak naprawdę przykładem dla swojego dziecka, w jaki sposób dbać o higienę, o zdrowie, o tą odporność. Więc tutaj dajmy przykład temu dziecku, tłumaczmy, dlaczego powinniśmy odpowiednio się odżywiać, dbać o tą higienę i dbać o na przykład żywienie od początku, już od pierwszych dni życia, w tych pierwszych latach i budować te dobre nawyki, które później zaprocentują w przyszłości w kolejnych latach. No dokładnie, bo my pamiętamy pewnie z naszego dzieciństwa, że babcia tak, zjedz jeszcze kotlecik, to dostaniesz coś słodkiego, tak? Czyli my już programujemy sobie w mózgu od najmłodszych lat, że to słodkie to jest jakaś nagroda, to jest coś mega fajnego. No i potem dzieciaki mają problem, bo jak wiemy, cukier na zdrowie, na odporność naszą za bardzo nie wpływa. A wydaje mi się, że jeżeli dzieci nauczymy od maleńkości, że warzywo jest fajne, że warzywo jest smaczne, to też potem w przyszłości to warzywo będzie smaczne, a nie tylko jakiś batonik czy cukierek. Dokładnie, jak najbardziej. Tak, no, też pamiętajmy, żeby przygotowywać fajne lunchboxy, tak? Posiłki tym dzieciom do tej szkoły, żeby to nie był jakiś tam batonik czy słodki rogal na szybko kupiony, bo jeżeli dziecko będzie dobrze odżywione, to ono będzie też w szkole lepiej się uczyło, tak? Będzie spokojniejsze, nie będzie nadpobudliwe, jeżeli damy mu same cukierki czy jakieś słodkości do szkoły, tylko faktycznie budujmy mu, ten jest wiele przepisów w internecie, dzięki którym można przemycić te warzywa do takich tak, śniadań. Tak, przygotować w fajny sposób, tak, nie? Tak, że i to też będzie siaczki, czy tak, atrakcyjne. Jak syn poszedł do pierwszej klasy, to pierwszy miesiąc największa po prostu frajda wśród dzieci było, co masz na śniadanie, tak? I oceniali, co było. Bo ty masz naleśniki. A ten mama, bo on miał naleśniki, więc też mi zrób naleśniki, tak? A można fajnie te naleśniki wypełnić, czy zrobić ciasto na przykład ze szpinakiem i dostarczamy porcję warzyw tym samym. Mm-hmm. No to jest bardzo ważne, bo jak wiemy, właśnie nam warzywa wzmacniają tę odporność, dostarczają odpowiednich witamin, a po co mamy łykać w tabletkach, jak możemy brać dokładnie właśnie w tej naturalnej postaci. Ale odporność u dzieci to też jest taka, wydaje mi się, regularna kontrola ich zdrowia. Czy tutaj HomeLab ma swoje zastosowanie? Oczywiście. Mamy pakiet przegląd zdrowia dziecka w naszej ofercie. Tam jest m.in. morfologia, OB, CRP, fosfataza alkaliczna, ogólne badanie moczu, glukoza i jeszcze kilka innych badań, dzięki którym właśnie możemy stwierdzić niedobory tego, u tego dziecka, czy należy wprowadzić więcej na przykład białka,
czy żelaza w diecie, ale też na przykład suplementację, bo niestety ten rok szkolny przypada na te też zimowe, jesienne i wiosenne, gdzie tego ten czas, gdzie ten tak naprawdę mamy mało tego słońca, więc niezbędna jest witamina D. To chyba ale niemal u każdego Polaka u każdego jest, tak dokładnie. Naprawdę i powinniśmy najpierw zbadać poziom tej witaminy D, żeby odpowiednią dawkę dobrać, tak? A pamiętajmy, że witamina D warunkuje nam w dużej mierze też odporność. Jeszcze chciałam powiedzieć trochę o higienie. No właśnie, bo dzieci mają taki nawyk, że gdzieś tam dotkną, potem do buzi, biorą paluszki do ust. Co możemy zrobić, żeby te ich takie naturalne nawyki nie wpływały na intensywność ich zachorowań? Higiena jest takim podstawowym elementem, jeśli chodzi o taką profilaktykę zdrowotną, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Te brudne ręce są często przyczyną różnych infekcji czy też zachorowań, więc powinniśmy naprawdę zwracać na to uwagę, myć często ręce wodą z mydłem, czy dezynfekować. Jeśli dzieci przychodzą z zewnątrz, też powinniśmy zwracać im uwagę, że powinny myć te ręce. Czy przed posiłkiem również, aby nie dotykały też palcami twarzy, zasłaniały usta czy całą twarz, jeśli kaszą, jeśli kichają. Także na to warto zwrócić uwagę. Niektórzy uważają to być może za przesadę, ale ja jestem zwolenniczką tego, żeby dzieciaki nosiły ze sobą w tornistrze płyn do dezynfekcji. I wychodząc na przykład, bo bardzo często dzieci dojeżdżają autobusem, no nie po tak. każdego przyjeżdża rodzic. Jadąc z komunikacją publiczną, no też jesteśmy narażeni na różnego rodzaju bakterie, więc po wyjściu z autobusu dezynfekowanie rąk w ten sposób, to myślę, że to jest taki nawyk, które każde dziecko może u siebie wdrożyć, będzie bezpieczniejsze. Tak, uczmy te dzieci, że przychodzę do domu, myję ręce. Moje są tak nauczone, więc już od małego, już mają ten nawyk, że przychodzą do domu, myją ręce. Jeżeli przyjdą do szkoły, faktycznie jedą tym autobusem, to żeby poszły umyć te ręce, tak? Bo to będzie dla nich bezpieczniejsze. Jeżeli kichają, smarkają w chusteczkę, wyrzucą tą chusteczkę, uczulajmy też, albo niech zdezynfekuje te ręce, właśnie tak jak mówisz, tym płynem do dezynfekcji, albo niech idą do łazienki i umyją wodą z mydłem, tak? Bo dzięki temu nie roznoszą tych patogenów dalej. Zahaczyłyśmy tutaj trochę o dietę. Może takie konkretne wskazówki przekażmy rodzicom. Co powinno znaleźć się w diecie dzieci, żeby wspomogło ich odporność? Żywienie jest bardzo istotnym elementem, nie tylko jeśli chodzi o odporność, ale w ogóle nasz stan naszego zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o odporność, to aż 70% tej odporności właśnie pochodzi z jelit, więc to jest nie bez znaczenia, co my podamy temu dziecku jako posiłek. Powinna to być na pewno dieta zróżnicowana, czyli różne warzywa, owoce. Kolorowo. Kolorowo, jak najbardziej. Bardzo dobrą jakość białka też powinniśmy dziecku zapewnić, czyli chude mięso, ryby czy jajka, jak również dobre tłuszcze, kwasy omega-3, które też mają właściwości przeciwzapalne, też budują naszą odporność. Tutaj mam na myśli takie tłuste ryby morskie, orzechy, nasiona i oczywiście oleje. Olej z wisiołka, tran, olej z lniany, czy też na przykład olej z czarnej porzeczki. A co do picia? Bo dzieciaki często widzę z tymi napojami gazowanymi, nazw nie wymienię. Czy energetykami. Ale, tak, które energetyki to już w ogóle samo zło. No, ale zakaz na szczęście. Tak, ale te napoje często zawierają, mam wrażenie, pół tablicy Mendelejewa. Więc co, jak uczymy dzieci zdrowo pić i co to jest to zdrowe picie? Tak jak się mówi, że przykład idzie z góry, więc my sami powinniśmy jako rodzice dbać o to, jak my się odżywiamy. Czyli na przykład pijemy wodę, powinniśmy tą wodę pić na przykład z pomarańczą, jeśli nam woda nie smakuje, bo oczywiście woda jak najbardziej jest taka wskazana, jest bez cukru, jest bez żadnych takich dodatkowych... Najzdrowsza chyba, no nasze ciało tak. W większości składa się z wody, więc... Więc jak najbardziej dodajmy tej mięty i też zachęcajmy dziecko, żeby z nami piło razem. Spożywajmy te posiłki razem. No jak dziecko będzie widziało, że rodzic sam je taką potrawę czy pije wodę, to też będzie na pewno chętniej po takie produkty sięgało.
Mhm. I zamiast kupować gotowe, słodkie wody, które wcale nie są takie zdrowe, tak, to lepiej samemu taką wodę smakową przygotować. Mhm. I jeszcze chciałabym tu wspomnieć o żywieniu, że warto zwrócić właśnie uwagę na witaminę D, którą powinniśmy przynajmniej od września do marca czy kwietnia suplementować u takiego dziecka. Czasami się zdarza nawet, że w lato można mieć niedobór, więc warto właśnie odpowiednie badania tutaj wykonać i sprawdzić ten poziom tej witaminy D. Więc witamina D, witamina C, która też uszczelnia śródbłonki naczyń, które też powodują taką barierę, przez którą wirusy, bakterie nie będą tak wnikać. Więc tutaj no, witamina C na odporność to jest zawsze razem takie z rutyną. Takie hasło znane już tak, bardzo. Z rutyną właśnie, bo rutyna raz, że uszczelnia nam te naczynia krwionośne, to jeszcze jakby zwiększa działanie tej witaminy C. Mhm. Ale podkreślamy tutaj witaminę D3 faktycznie. To, co Jasia mówiłaś, Agata, to jest ważna witamina, często zapominana przez rodziców, no generalnie przez osoby dorosłe, która ma bardzo duży wpływ na naszą odporność. Tak, jeszcze teraz coraz częściej się mówi o cynku. Cynk jest też ważny, ponieważ jest elementem naszych enzymów, które nas chronią też i komórek, które nas chronią przed infekcjami. I jedno z badań właśnie w tym pakiecie, czyli fosfataza alkaliczna, pozwala nam stwierdzić, czy tego cynku nie mamy za mało. Więc wtedy, jeżeli jest jakieś takie przeziębienie, warto ten cynk jeszcze to sprawdzić. Tak, suplementować. Mhm. A co z ruchem u dzieci? Bo tak, wiemy, że to jest chyba kiepsko w ostatnich latach. Dzieciaki po szkole przychodzą, odrób od razu pracę domową. No a jak odrobią tę pracę domową, to już się robi ciemno często, zwłaszcza zimą. I już na ten dwór tak zwany nie wychodzą. No, teraz teoretycznie dzieci mają nie mieć zadawanych prac domowych. Nie wiem, jak to jest w praktyce. No ale mimo wszystko chyba ten ruch, świeże powietrze dla dzieciaków też są wskazane. Jak najbardziej ruch jest tutaj wskazany, a często dzieci wracając ze szkoły właśnie odrobią lekcje i później siadają do telefonu czy do komputera. Są bardziej narażone na to światło niebieskie, później też są problemy ze snem, więc ta aktywność fizyczna jest wskazana i no też w ostatnich latach dzieci niechętnie ćwiczą na WF-ie. Więc zachęcajmy je do tego ruchu i tłumaczmy, dlaczego ten ruch jest taki ważny. Czyli podsumowując, jaka jest rola i rodziców, i nauczycieli w sumie w takim odpowiednim wychowaniu dzieci, żeby prowadziły zdrowy tryb życia i wzmacniały swoją odporność? Tak naprawdę no, przykład idzie z góry, tak jak już Agata tu wspomniała, więc dawajmy dzieciom przykład swoim zachowaniem, czyli jeżeli dla mnie będzie ważna aktywność fizyczna, to ja zaszczepię to dziecku. Jeżeli pani w szkole będzie stawiała na to, że ruszamy się, że idziemy na spacer, to też będzie zachęcało dziecko i będzie wzmacniało jego odporność. Ważne są, no, rodzice pracują, tak? Część tego wychowania spada na szkołę, więc zachęcajmy nauczycieli, żeby robili pogadanki na temat zdrowego żywienia. Można zaprosić dietetyków, którzy przeprowadzą takie zajęcia, takie pogadanki z uczniami, dostosują jakby ten model tego mówienia, tej wypowiedzi do odpowiedniego wieku, no bo inaczej będziemy rozmawiać z pierwszo- czy drugoklasistą, a inaczej na przykład z nastolatką, tak, 13-14 lat, która dojrzewa, która chce się odchudzać, a nie będzie to robiła świadomie. Tak, więc tutaj w ten sposób też profilaktyka taka właśnie zdrowia psychicznego, tak, czyli nie ciągle lekcje, dziecko musi mieć czas na zabawę, na odpoczynek. Wyjdźmy na przykład na spacer z tym dzieckiem, nawet właśnie zimą, jak już jest ciemno, może być niebezpiecznie, tak, martwimy się o to dziecko, wyjdźmy razem, to nam pomoże. Nam też i temu dziecku i nawiążemy też taką więź, kontakt, posłuchamy, jakie to dziecko ma problemy w tej szkole, jakie są przyjaźnie, jak pomożemy też, jakby nie wiem, rozwiązać te problemy, tak? Bo ta rozmowa, ten spacer nam pomoże właśnie tak nawiązać bliższe relacje z tak, dzieckiem. Tak. Mhm. Czyli podsumowując, my dorośli mamy bardzo duży wpływ na to, jaki dzieci będą miały ten powrót do szkoły, jak już w szkole będą funkcjonować.
funkcjonowały zarówno pod kątem zdrowotnym, jak i emocjonalnym. Więc zwracajcie uwagę, drodzy rodzice, na to. I badajcie też swoje dzieci, bo jak tutaj wyszło w trakcie naszej rozmowy, poziom witamin w organizmie tak jest bardzo ważny i mocno wpływa na to, czy nasze dzieci są odporne. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. W moim studiu gościła Joanna Lewandowska-Bieniek i Agata Budzyń z Home Lab. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.